też skorzystać z ogromnego potencjału YouTube Shortsów, żeby rozwinąć swój kanał? Oto 9 genialnych sekretów, które Ci w tym pomogą. Zwiększ czas oglądania watch time swoich materiałów. W skrócie, im wyższy, tym według YouTube'a Shorts jest lepszy. Są jeszcze oczywiście inne czynniki, ale dobrze jest zacząć od tego. Wchodzisz w YouTube Studio, zakładka treści, następnie włączasz statystyki każdego Shortsa po kolei, zjeżdżasz na dół i analizujesz ten wykres. Przykładowo, tutaj scenariusz albo pomysł na Shorta totalnie nie wypalił. Tutaj tak samo i tak samo. Co zrobić w takim przypadku? Zmień nieco koncepcję, albo tego Shorta skrócić, albo go lepiej zmontować. Natomiast w tych dwóch przypadkach, w tym momencie oraz w tym momencie, na Shorcie dzieje się coś, co sprawia, że ludzie tego Shorta przewijają. W takim wypadku należy go obejrzeć i zastanowić się, co w tym momencie robimy, że ludzie decydują się go skipnąć. Tutaj natomiast mamy dosyć równy wykres i większość osób, która zaczęła oglądać tego Shorta, doszła do końca. Natomiast spokojnie można by go w tym miejscu mniej więcej skrócić, ponieważ tutaj już ludzie go skipują. Tutaj jest taki duży spadek, natomiast jest to 20 sekunda z 21-sekundowego Shorta, więc tym bym się już nie przejmował, ale właśnie o coś takiego walczymy i takie wykresy utrzymania uwagi chcemy uzyskać. Jeżeli widzisz tak wyglądający wykres utrzymania uwagi, spójrz na pomysł tego Shorta, na prowadzenie, na montaż, co jest w tym zrobione i staraj się to powtarzać. Używaj czatu GPT. A propos właśnie zwiększania watch time'u, jedną z najprostszych możliwych technik jest przekazywanie wszystkiego jak najmniejszą ilością słów. A mamy AI, które może nam w tym bardzo prosto pomóc. Jak to zrobić? Piszesz tekst do swojego Shorta, następnie włączasz czat GPT, chyba nie trzeba go przedstawiać, i wpisujesz. Skróć ten tekst tak, aby zachował sens, ale był jak najkrótszy. Następnie wciskasz Enter, chwilę czekasz i nie zawsze ten tekst będzie idealny. Bardzo często będzie trzeba coś poprawić, ale na 100% będzie krótszy niż to, co napisałeś. Lub napisałaś. Jeżeli pracujesz nad jakimś dłuższym filmem, bo prawdopodobnie nie prowadzisz kanału tylko z Shortami, a również z dłuższymi filmami, to przy pracy nad takim filmem warto się zastanowić, w jaki sposób możemy ten film skrócić do 20 sekund i przy okazji też zrobić Shorta. Mamy takie dwa w jednym, bo pracujemy nad filmem, a przy okazji jeszcze robimy Shorta. Albo możemy też z tego jednego filmu zrobić na przykład 3, 4, 5 albo 9 Shortów. Tak przypadkiem akurat tutaj mamy 9 punktów. Zobaczymy, czy będzie również 9 Shortów na ten temat. Jest też opcja wziąć film i wyciąć z niego kawałek i wrzucić to jako Shorta. Ale jeżeli to chcesz robić, to koniecznie zastosuj to, co jest w ostatnim punkcie. Zastanów się, co jest dla ciebie ważne. Czy tworzenie jak najlepszego kontentu, który algorytm będzie polecał, czy być może komentarz, łapki w górę i subskrypcje. Jeżeli to pierwsze, to przede wszystkim bardzo dobrze, bo jeżeli algorytm będzie twój content polecał, to wtedy twój kanał będzie rósł, a po drugie, jeżeli chcesz, żeby do tego doszło, to skipnij wszystkie call to action, które proszą o subskrypcje, komentarze, łapki i tym podobne rzeczy. Ludzie tego nie lubią i w tym momencie bardzo często ludzie takiego Shorta skipują, a to sprawia, że watch time się zmniejsza, a to sprawia, że algorytm uważa, że twój Shorts jest gorszy i przestaje tego Shortsa polecać. No może nie przestaje go polecać, ale na pewno zmniejsza mu zasięgi. A to oczywiście sprawia, że rozwój twojego kanału staje się o wiele wolniejszy niż w przypadku, gdybyś skupił się na dostarczaniu jak najlepszego kontentu. Warto też zwrócić uwagę na to, że ludzie zostawiają sami łapki w górę, sami piszą komentarze i sami subskrybują kanały, które im się podobają. Nie trzeba im o tym koniecznie przypominać. Ale skoro o tym mowa, to subskrypcję możesz zostawić. Brakuje ci pomysłów, jakie Shortsy możesz nagrać? Oto 10 podpowiedzi ode mnie. Poradniki, lifehacki, testowanie lifehacków od innych, szybkie porady, obalanie mitów, filmy motywacyjne, śmieszne fakty, unboxingi, reagowanie na content inny, recenzje w 15 albo 30 sekund. Nagrać dłuższą wersję z wyjaśnieniami, o co chodzi w poszczególnych pomysłach i z kilkoma dodatkowymi? Jeżeli tak, to daj znać. Nie będzie specjalnym odkryciem, jeżeli powiem, że Shorty są krótkie i zazwyczaj im są krótsze, tym są lepsze. Według statystyk idealny czas Shortsa to od 21 do 34 sekund. Chociaż mi prywatnie, tak personalnie, najlepiej się ogląda takie, które trwają około 15 sekund, tak zauważyłem. Tak więc jeżeli masz pomysł na jakiś materiał, który składa się na przykład z trzech zdań, jasne, dawaj, nie ma z tym najmniejszego problemu. Nie przedłużaj go na siłę. Ale w drugą stronę, jeżeli masz pomysł, który trwa przykładowo jakąś minutkę, czy zapowiada się na minutkę, warto jest wpisać ten pomysł w czat GPT, żeby go skrócić. Bo Short, który trwa minutę, trzeba naprawdę się postarać, żeby taki Short był przez ludzi oglądany przez całą minutę. W algorytmie Shortów nie wiem jeszcze jakoś super dużo, ale z moich obserwacji wynika, że w sporej części przypadków działa to na tej zasadzie, że YouTube podsuwa naszego świeżo uploadowanego Shorta do kilku widzów. Zazwyczaj chyba do tych, którzy mieli już styczność z naszym kanałem. Następnie, na bazie ich reakcji, buduje sobie kolejną grupę docelową, do której tego Shorta za chwilę wyślę, no i wtedy następuje zwolnienie blokady i ten Short zostaje wysłany na szerszą wodę, zazwyczaj do około 1000 do 2-3 tysięcy osób. I kolejną rzeczą, którą ten
algorytm zrobi, jest spojrzenie na to, jak ten 1000, 2000 czy 3000 osób zareagowało na tego shorta. Jeżeli dobrze, no to prawdopodobnie ten short zostanie umieszczony na karcie shortów i będzie on pokazywany, dopóki nie pojawi się jakiś lepszy materiał. Natomiast jeżeli źle, jeżeli ludzie nie zareagowali na niego jakoś super pozytywnie, to ten short zostanie bardzo szybko zakopany i w ogóle nie będzie zyskiwał wyświetleń. Więc jeśli wrzucisz shorta i on po 2-3 tygodniach nie zdobywa w ogóle wyświetleń, i tutaj kilka przykładów takich shortów, możesz go spokojnie skasować, coś przeedytować, czyli właśnie to, co mówiłem w poprzednim punkcie, coś po prostu wyciąć i wrzucić go ponownie. Może być tak, że po tym ponownym uploadzie on zacznie nagle zdobywać wyświetlenia, szczególnie jeżeli coś zmieni. A nawet jeżeli nie, to i tak YouTube wyśle go prawdopodobnie do nowych osób i być może ten short ponownie ściągnie na kanał kilku nowych subskrybentów, więc możesz wykorzystać go dwukrotnie do ściągnięcia po prostu nowych osób na kanał, a może i nawet 3, 4 lub 5-krotnie. Jeżeli zobaczysz, że jakiś pomysł albo format działa, przykładowo 3 szybkie tipy do XYZ lub recenzja filmu, serialu XYZ w 15 sekund, zrób z tego regularną serię, zmieniając tylko XYZ. Przykładowo 3 szybkie tipy do Ashe, 3 szybkie tipy do Warwicka, 3 szybkie tipy do Teemo, albo recenzja Johna Wicka 4 w 15 sekund, recenzja Avatara 2 w 15 sekund, recenzja Puchatka Krew i Miód w 15 sekund. Hook. Zawsze musi być hook. Struktura shortów jest krótka. Hook, następnie content, albo hook, content i call to action, albo w ostateczności, jeżeli już bardzo musisz, hook, call to action i content. Natomiast zawsze na początku musi być hook, czy też hack po polsku, więc musisz go robić. Jeżeli planujesz shorta, najpierw zaplanuj sobie hooka, czyli te pierwsze 2, 3, 4 sekundy. Jeżeli natomiast wycinasz coś z jakiegoś materiału albo z filmu, to wytnij tak, żeby ten hook był. Co jest raczej niemożliwe, dlatego dobrze jest sobie do takiego wyciętego materiału dorobić tego hooka. W jaki sposób? Po prostu go dograć, albo możesz nawet użyć do tego Google Translatora, jeżeli chcesz. Nie wahaj się tego zrobić. Teraz już wiesz, jak robić lepsze shorty, ale poza tym warto też dowiedzieć się, jak działa sam algorytm YouTube'a, ponieważ będzie ci to przydatne zarówno do shortów, jak i do filmów. Dlatego też obejrzyj teraz ten film, bo tam wyjaśniam podstawy, zasady działania algorytmu na YouTubie, a to na pewno ci się przyda przy rozwijaniu własnego kanału.